Chwała Bogu. Dzięki Bogu za tą możliwość. Choć myślę, że wielu z nas miało różne przeciwności wrogowi. Bardzo zależało na tym, żeby nas tu nie było, a w drugim przypadku, jak żebyśmy byli, to żeby jak najbardziej zanieczyścić. Dzięki Bogu za Jezusa Chrystusa w tym wszystkim, że mamy do kogo zawołać, mamy do kogo westchnąć, że On przychodzi z pomocą, kiedy wróg napiera i próbuje zniszczyć to, co Pan chce w nas uczynić. Wiecie co, tak zastanawiałem się bardzo mocno nad tym, co dzisiaj też było wspominane tak wiele razy już w tym krótkim czasie, nad bojaźnią. Bojaźnią Bożą, wiecie. Gdzieś Pan docierał do mnie z tym tematem już wcześniej. Wiecie, taka myśl na przyszła. Wiecie, kiedy obserwujemy ten świat, obserwujemy to wszystko, co dzieje się wkoło nas, widzimy, że ludzie mają pewną bojaźń. Ludzie mają pewną bojaźń. Jedni boją się tego, drudzy czegoś innego. Ktoś inny boi się jeszcze czegoś tam. Każdy gdzieś ma jakąś bojaźń. Ale wiecie, tak zastanawiałem się przed Panem, co ta bojaźń robi z tymi ludźmi. Co z nimi robi, wiecie? Taki silny przykład, który przyszedł mi gdzieś na myśl, to jest, wiecie, jak wielu złodziei boi się policji. Jak wielu z nich boi się policji? Wielu z nich boi się policji, ale kradną. Ilu ludzi boi się swoich kierowników, swoich nadzorców, brygadzistów, kiedy się obijają gdzieś tam w pracy? Boją się, żeby ich nie zobaczono, bo kiedy ich się zobaczy, to od razu są z tego jakieś konsekwencje. Ale dalej to robią. Ile ludzi i przedsiębiorstw boi się kontroli skarbowych, różnego rodzaju kontroli związanych z jakąś odpowiedzialnością finansową, ale dalej oszukują. Wiecie, gdzieś Bóg, kiedy dociera z bojaźnią, to On dociera z bojaźnią, która była w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Boży Syn Jezus Chrystus, kiedy chodził po tej ziemi, On miał bojaźń prawdziwą, bojaźń pochodzącą od Boga. Bojaźń, która powodowała w Nim to, że On należał całym sobą do Ojca i służył Mu. Wiecie, teraz ja i Ty, jeżeli nie będziemy słuchać głosu Boga, jeżeli nie będziemy należeć do Niego w pełni, to sama bojaźń, która jest taką ludzką bojaźnią, nic nie pomoże. Jedynie jest w stanie pomóc bojaźń, która pochodzi od Boga, która powoduje w Tobie i we mnie prawdziwą gorliwość do tego, żeby żyć według tego, co On powiedział. Prawdziwą siłę do tego, żeby żyć Jego Słowem, żeby nie bać się Go w formie, żeby uciekać od Niego i tylko wiadomo, żeby czasem nie zobaczył, bo kiedy popatrzy w moją stronę, to na pewno coś zobaczy i zostanę za to ukarany. Ale bojaźń, która powoduje to, że ja kocham Go i przygotowuję się na spotkanie z Nim, że kiedy On przyjdzie, ja będę w stanie podnieść swoją głowę i Ty będziesz w stanie podnieść swoją głowę w górę i cieszyć się tym, że nadchodzi Twój Pan, nadchodzi Twoje zbawienie. Wiecie, jak ważnym jest właśnie należeć do Boga w prawdziwy sposób i bać się Boga w prawdziwy sposób. Mieć bojaźń Bożą. Mieć bojaźń, która powoduje to, że moje życie się zmienia, Twoje życie się zmienia. Ludzka bojaźń nic nie pomoże. Dla mnie i dla Ciebie nic nie pomoże. Ale bojaźń, która pochodzi od naszego Pana Jezusa Chrystusa, ona powoduje, że ludzie, którzy mieli tą bojaźń na tej ziemi, ludzie, którzy mają tą bojaźń na tej ziemi, oni podają się Bogu, należą, oni są zwycięzcami, oni przechodzą przez różne doświadczenia i oni prą naprzód. Dlaczego prą naprzód? Dlatego, że sam Jezus Chrystus jest z nimi. On jest tym, który ich posila, On jest tym, którego się boją. Wiecie, naprawdę, tak niech Pan Jezus da dla mnie i dla Ciebie właśnie taką prawdziwą bojaźń. Bojaźń, która pochodzi od Niego, bojaźń, która mobilizuje mnie i Ciebie do tego, żeby dalej iść za Panem, jeszcze bardziej Go poznawać. Kiedy patrzy się na apostoła Pawła, kiedy patrzy się na Piotra, kiedy patrzy się na mężów Bożych, oni bali się Boga. Oni bali się Boga. Co widzimy w ich życiu? Oni grzeszyli? Oni za zaszczyt uważali to, kiedy im się udało, a nikt nie zauważył? Tak jak wielu ludzi na tej ziemi?
A, ukradłem, udało się, nie widziałem. Jest, nie ma żadnych konsekwencji, udało się. Super, super, przechodzę koło policji, nie muszę się bać, oni nic nie wiedzą. Nie, oni żyli w zwycięstwie i to był dla nich zaszczyt. Zaszczyt, że oni żyli w zwycięstwie, że nie dali się wciągać w różnego rodzaju sprawy. Ale że oni szli właśnie za Jezusem Chrystusem, za tym, który przyszedł, zwyciężył diabła, całkowicie zwyciężył diabła. Nie miał ani cząsteczki udziału w brudzie, w grzechu, ale zwyciężył. Wiecie, chwała Bogu za te wszelkie przykłady. Przykłady tego, kiedy widzimy ludzi, którzy prawdziwie bali się Boga. Ludzi, którzy mieli bojaźń, bojaźń, która prowadziła ich dalej. Dalej niż wielu na tej ziemi. Wiecie, ja bym chciał tutaj rozważyć jeden przykład, bardzo znany nam przykład człowieka, który bał się Boga. Bał się Boga, który miał prawdziwą bojaźń. I tutaj bym chciał przeczytać z pierwszej księgi Mojżeszowej z 6 rozdziału od 9 wersetu. Oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Widzimy tutaj, Bóg stawia swego człowieka na tej ziemi. Ten człowiek należy do Boga. On boi się Boga. On chodzi z Bogiem. On w prawdziwy sposób zastanawia się nad swoim życiem. On w prawdziwy sposób waży swoje kroki, waży swoje działania. On wie, że jest Bóg, który chce mu pomóc w tym. I Bóg zwraca uwagę na tego człowieka. Zwraca uwagę na tego człowieka, który boi się Boga. I też widzi całą ludzkość, która nie boi się. Która boi się różnych rzeczy. Bali się pewnie olbrzymów, bali się tam różnych rzeczy. Ale nie bali się Stwórcy. Nie bali się tego, że ich złe życie, za ich złe życie kiedyś przyjdzie odpowiedzieć. I wiecie, Bóg tutaj dociera do swego sługi Noego. I tutaj czytam od 13 wersetu. Rzekł tedy Bóg do Noego, położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości, zniszczę je wraz z ziemią. Widzimy tutaj, Bóg mówi do swego sługi, podejmuje decyzję. I mówi mu kolejne słowa, zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, zrób komory w arce i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą. A zrobisz ją tak, długość arki niech wynosi 300 łokci, szerokość jej 50 łokci, a wysokość jej 30 łokci. Zrobisz w arce okno i zakończysz je na łokieć od góry. Z boku arki umieścisz drzwi. Uczynisz w niej dolne, wyższe i najwyższe komory, bo to ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, żona twoja i żony synów twoich z tobą. Czytamy dalej tutaj o tym. Wszystkie te zwierzęta wejdą do tej arki. Bóg mówi do swego sługi, zbudujesz arkę. Zbudujesz arkę. Ja ześlę potop. Będzie dużo wody. Wiecie, wielu ludzi mogłoby sobie pomyśleć wtedy, co ty, Noe, wyprawiasz? Wiele razy słyszeliśmy tą historię. Bardzo dobrze ją znamy. Znamy dokładnie Noego. Ale wiecie, tak piękny jest to przykład, kiedy człowiek boi się Boga, kiedy waży swoje kroki, kiedy chodzi z Nim, kiedy dla niego nie jest to błahym, jak żyje, kiedy szuka Jego pomocy. Bóg zwraca uwagę na takiego człowieka. On przychodzi do Niego i rozmawia z Nim. I mówi Mu o swoim planie. Co chce uczynić. I daje Mu konkretne wytyczne. Konkretne wytyczne. I piękny obraz, wiecie, do którego też będziemy zmierzać. I widzimy, że Noe przygotowuje. To trwało jakiś czas. Jakiś czas trwało to przygotowywanie arki. To nie było tak, że to trwało chwila, tydzień i już gotowe. To było dużo przygotowywań. I to było dużo pracy z tym, żeby to wykonać. Wkoło Noego było też mnóstwo ludzi, którzy nabijali się. Myśleli sobie, co ty w ogóle wyprawiasz? Co ty wyprawiasz na tej ziemi? Wiecie, i dzisiaj tak samo my, idąc za Jezusem Chrystusem, wielu ludzi może sobie myśleć,
co ty wyprawiasz? Jaki dzień sądu? O czym ty mówisz? A Noe mógł chodzić i mówić o tym tak wyraźnie, że Bóg wyznaczył dzień. Na tą ziemię przyjdzie potop. Ratujcie się. Ratujcie się. I co ludzie z tym robili? Co ludzie z tym robili? Wiecie, dzisiaj widzimy ten sam obraz, bardzo podobny. Idziesz na tej ziemi, podążasz za Jezusem. Mówisz, człowieku, upamiętaj się, bo jest wyznaczony dzień, dzień sądu przez męża sprawiedliwego i czystego. Został wyznaczony. Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię i następne Jego przyjście będzie oznaczało przyjście już na sąd. Zabierze swoje dzieci, a zacznie się sąd nad tymi, którzy nie byli posłuszni. Wiecie, to jest coś bardzo ważnego dla mnie i dla Ciebie, żeby należeć do Chrystusa, żeby szukać Jego oblicza, żeby należeć do Niego. Jeżeli dzisiaj nie jesteś pojednany z Bogiem, nie jesteś pojednany z Jezusem Chrystusem, jak ważnym jest to, żeby to się stało jak najszybciej. Wielu ludzi w tamtym czasie mogło sobie myśleć różne rzeczy. Po co ta arka? Po co ty to robisz? Po co miałbyś się chrzcić? Po co to? Po co tyle czytać Biblię? Ale został wyznaczony dzień. I wierzymy, że Bóg dokładnie tak uczyni, jak powiedział, tak jak wtedy się stało. I tak jak dzisiaj możemy patrzeć na kształt tej ziemi i ta ziemia wskazuje na to, że na tej ziemi był potop, że działo się coś takiego. To wszystko, co jest na tej ziemi, kiedy możesz popatrzeć na tą kulę ziemską, możesz zobaczyć, że tu na tej ziemi był potop. Bóg tak powiedział i tak też się stało. I widzimy tutaj, że Noe wykonał wszystko. Czytam tu w 22 wersecie. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg. Tak uczynił. On uczynił wszystko dokładnie tak samo, jak powiedział mu Bóg. Tak to wykonał. Nic do tego nie dodał, nic do tego nie ujął. Nic. I rzekł Pan do Noego, 7 rozdział 1 wersetu, wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. I widzimy, że Noe wchodzi. I dalej czytamy 5 werset. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Pan. On nie czynił coś ponad. On nie czynił coś według swojego uznania. On uczynił dokładnie tak, jak Bóg mu powiedział. On bał się Boga. Słowa Boga nie były dla niego czymś, co Noe kombinował, jak to zrobić, żeby tylko się jakoś prześliznąć. Może się znajdzie jakaś luka, gdzie będę mógł jednak żyć po swojemu. On uczynił dokładnie. Może znajdzie się luka, gdzie jednak ja sobie to zrobię po swojemu. A Noe miał 600 lat, gdy nastał potop na ziemi. I czytamy tutaj w 11 wersecie. W roku 600 życia Noego, w miesiącu drugim, 17 dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu, wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. To był dzień, kiedy rozpoczął się potop. Noe miał 600 lat wtedy. Wiecie, coś, co zwróciło bardzo silnie też moją uwagę. Wiecie, kiedy Noe budował tą arkę, kiedy dostał wyraźne wytyczne, jak ją zbudować, co ma zostać zrobione, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że Bóg o czymś zapomniał. Arka nie miała sterów. Arka nie miała całego systemu, wiecie, kierowania tą łodzią. Ona nie miała tego, my nie czytamy o tym w Słowie Bożym. Wielu ludzi mogło dzisiaj się zastanawiać, no okej, łódź, ale łódź potrzebuje w jakiś sposób miejsce, potrzebuje gdzieś wysoko. Ci, którzy patrzyli zawsze na statki, wiedzą, że on potrzebuje wysoko miejsce, gdzie stoi ten, który kieruje tym statkiem. Kapitan jest, który widzi, co się dzieje z tym statkiem, jest w stanie sterować. Ale nie czytamy tutaj o tym, żeby Noe to zrobił. Nie czytamy o tym, że Bóg mówi, słuchaj, ster będzie wyglądał tak, tak go zrobisz. Widzimy o tym, czytamy o jednym tylko oknie, które było u góry. W ten sposób nie da się sterować statkiem. Wiecie, gdybyś dzisiaj zobaczył statek, który ma wypłynąć w daleką podróż, w bardzo daleką podróż, a miałby tylko jedno okno, które zaglądałoby w górę i wyobraziłbyś sobie, że tam stoi kapitan, który nie ma steru. Czy wsiadłbyś do takiego statku?
Czy wsiadłbyś do takiego statku? I wiecie, kiedy człowiek na pierwszy rzut oka by się mógł zastanowić, by pomyślał, nie, to przecież może mnie dużo kosztować. Czy dzisiaj nie jest podobnie? Czy dzisiaj nie jest podobnie, kiedy chcesz iść za Jezusem Chrystusem, to On będzie kierował twoim życiem. To On zatroszczy się o to. To Jemu musisz zaufać. Nie oczom. Kiedy boisz się Go, to Jemu ufasz, do Niego należysz. Ty wiesz, że twoje, moje życie jest zależne całkowicie od Niego. Całkowicie to życie jest zależne od Niego. To nie jest tak, że ja sobie wezmę ster w cudzysłowie. Nie możesz sobie wziąć tego steru, bo tego steru nie ma. Tylko Jezus jest w stanie pokierować moim, twoim życiem w taki sposób, żebyśmy dotarli do celu. I czytamy tutaj właśnie te słowa. W roku 600 życia Noego, w miesiącu drugim, 17 dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani, otworzyły się upusty nieba i padał deszcz na ziemię przez 40 dni, 40 nocy. Woda przybierała. Wiecie, są góry, są drzewa. Ta woda zaczęła przybierać przez te 40 dni. Arka zaczęła się unosić. Ona zaczęła płynąć. Wiecie, kiedy sobie tak zastanowisz się nad tym po ludzku, to wiecie, ona miała mnóstwo zagrożeń. Ona miała mnóstwo wierzchołków tutaj, różnych gór, różne duże, potężne drzewa, skały, różnego rodzaju zagrożenia. Kiedyby uderzyła w któreś z nich, zostałaby uszkodzona. Nie miała steru. Ale sam Pan Bóg był tym, który się opiekował tą arką. To On zajmował się tym całkowicie. On troszył się o to, żeby ona nie uderzyła w żadną skałę, w żadną górę, w żadne drzewo. On był tym. A ci ludzie, będąc w środku ze potężnym stadem zwierząt, byli oparci tylko i wyłącznie na zaufaniu, na wierze w Tego, który powołał ich do tej arki, który kazał ją zbudować, wejść do niej i czekać. Wiecie, kiedy człowiek tak się zastanowi nad tym, wiecie, to jaki to silny obraz jest wskazujący na Jezusa Chrystusa. Na to, jak dzisiaj wielu ludzi może nie rozumieć. Człowieku, przecież ty możesz decydować samemu, co ty nierozumny jesteś. Stracisz tyle na tej ziemi. Stracisz to, stracisz tamto. Tyle możesz stracić. Weź ten ster w swoje ręce. A ty możesz spokojnie wejść. Wejść w przymierze z Jezusem Chrystusem i spokojnie czekać na to, co On uczyni. Żyć dla Niego, należeć do Niego, a On to wszystko uczyni, On się zatroszczy, żeby ta arka dopłynęła do miejsca, do wspaniałego miejsca, gdzie byś mógł bezpiecznie wyjść i żyć całą wieczność. Chwała Bogu, wiecie, za to, że Bóg miał na tej ziemi ludzi bojących się Jego. Miał ludzi, którzy mieli bojaźń, prawdziwą bojaźń, która mobilizowała i która jakby pomagała im w tym, żeby oni należeli do Boga, żeby ufali Mu. To nie było takie łatwe. Wejdź sobie, jeszcze raz przywołam ten przykład, wejdź sobie dzisiaj do takiego statku. Wyobraź sobie, żebyś miał jechać w rejs, płynąć w rejs. Nie widziałbyś tam żadnych super cyfrowej techniki, żadnych ekranów, radarów, które by namierzały i cały czas pokazywały, gdzie jesteś, żebyś ominął, żebyś czasem nie trafił w coś, w jakieś zagrożenie. A oni tam weszli i czekali. Oni ufali Bogu, oni wierzyli Bogu, że Bóg ma moc doprowadzić do końca to, co rozpoczął. Oni zaufali Bogu. Chwała Bogu za takie przykłady. Chwała Bogu za to, że na tej ziemi są przykłady ludzi, którzy zaufali Mu. Zaufali naszemu Panu. Czy zawiedli się na tym? Żadnego steru, a tylko zaufanie Bogu. Bóg wiedział, jak prowadzić. Wiedział, jak kierować tą arką. Jak ona ma płynąć. To się unosiło. To było bardzo dużo wody. Bardzo dużo wody. Jak popatrzy się na tą ziemię, jak ona jest dzisiaj ukształtowana, to naprawdę to pokazuje, że to nie było jakieś takie, wiecie sobie, wydarzenie. Dzisiaj na jakimś kontynencie dzieją się jakieś tragedie. Cała ziemia zaczyna o tym trąbić, zaczyna o tym nadawać. Jest wielka tragedia. A wtedy była cała ziemia tym objęta. Cała. I człowiek, który bał się Boga, który wszedł do łodzi, która nie miała żadnego steru, a była kierowana według woli Bożej, była w ochronie Boga. Bóg się nią opiekował, Bóg się o nią troszczył. Ja zatroszczę się o swoją winnicę, tylko żeby ona należała do mnie. Niech ona ufa mi. Niech ona nie wychodzi. Oni nie mieli prawa wychodzić z tej arki, bo gdyby wyszli z tej arki, by zginęli.
Ale kiedy byli w miejscu Bożej woli, nic im nie zagrażało, nic. Bóg się o nich troszczył. Oni mieli spokojnie czekać. I wiecie, czytamy dalej. Kiedy to wszystko przybierało, przybierało i przybierało, przybierało wody coraz więcej, ludzie krzyczą. Za chwilę już przestają krzyczeć, już zaczyna być cisza, słyszysz tylko wodę. Tego jest coraz więcej, a arka płynie. Ona płynie, ona się przemieszcza z tą wodą. Czytamy ten 7 rozdział, 17 werset. A potop trwał na ziemi 40 dni. I wezbrały wody i podniosły arkę i płynęła wysoko nad ziemią, a wody przybrały i podniosły się bardzo nad ziemią. Arka zaś unosiła się na powierzchni wód. Wiecie, nagle jest ten czas, kiedy ziemia jest pełna wody, pełna, wszędzie jest woda, arka płynie po tej ziemi, jest na wodzie, jest. Najbezpieczniejszy okres. Wszystko jest schowane, jest tylko woda. Oni dalej ufają Bogu. Oni dalej należą do Boga. Oni są w miejscu Bożej woli. Na 15 łokci wezbrały wody ponad góry, także zupełnie zostały zakryte. Na 15 łokci ponad największe góry na tej ziemi. Bóg tak rzekł i tak się stało. I czytamy tutaj ostatni werset tego 7 rozdziału. A wody wzbierały nad ziemią 150 dni. 150 dni. Jaki to był czas? 150 dni. To był czas, kiedy wody wzbierały nad ziemią 150 dni. 40 dni napełniało się, 150 dni wody były nad. Jaki to jest czas, wiecie, to nie był miesiąc. To nie były 2 miesiące. To nie były 3 miesiące. To nie były 4 miesiące. To był naprawdę spory kawałek czasu. Oni ufali Bogu w łodzi, która tylko była niesiona wolą Bożą. Tylko On był w stanie nią pokierować. Tylko Bóg. Tylko Bóg był w stanie zaopiekować się tak, żeby jej się nic nie stało i tym, którzy są na tej arce, żeby nic się nie stało. Tylko Bóg. Potem wspomniał Bóg na Noego, 8 rozdział od 1 wersetu, i na wszystkie zwierzęta i na wszystko bydło, które było z nim w arce, i sprawił, że powiał wiatr po ziemi i wody zaczęły opadać. Rozpoczęło się opadanie wód. Zamknęły się źródła otchłani i upusty nieba i ustał deszcz z nieba. Z wolna ustępowały wody z ziemi i wody zaczęły opadać po upływie 150 dni. Po upływie tych 150 dni wody zaczęły opadać. I widzimy, że kiedy wody zaczęły opadać, te wierzchołki gór zaczęły się odkrywać. To wszystko zaczęło się odkrywać, a arka płynie. Ona dryfuje, można powiedzieć. Dryfuje w Bożej opiece. Bóg się troszczy o nią. Bóg dokładnie ma wyznaczoną trasę, kierunek, drogę dla tej arki. Jak ona ma płynąć? On się nią opiekuje. Chwała Bogu za to, wiecie, naprawdę chwała Bogu za to. On się nią opiekuje. I czytamy tu 4 werset. I osiadła arka w 7 miesiącu, 17 dnia tego miesiąca na górach Ararat. Ona osiadła w tym momencie. Oni czują, że ona już osiadła. Bóg zatroszczył się o nich, ale oni dalej czekają. A wody nadal opadały aż do 10 miesiąca. W miesiącu 10, pierwszego dnia tego miesiąca ukazały się szczyty gór. Po 40 dniach otworzył Noe okno, które uczynił, i wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi. Potem wypuścił gołębicę, aby zobaczyć, czy opadły wody z powierzchni ziemi. Ale gołębica nie znalazła niczego, gdzie by mogła osiąść, i wróciła do niego do arki, bo wody były na powierzchni całej ziemi. Wyciągnął rękę, pochwycił ją i wniósł ją do siebie do arki. Poczekawszy jeszcze następne 7 dni, znów wypuścił gołębicę z arki. Gołębica wróciła do niego pod wieczór, trzymając w dziobie zerwany świeży liść z drzewa oliwnego. I poznał Noe, że wody na ziemi opadły, i poczekał jeszcze następnych 7 dni i wypuścił gołębicę, ale ona już nie wróciła do niego. W 601 roku, w miesiącu pierwszym, pierwszego dnia tego miesiąca wyschły wody na ziemi. Zdjął tedy Noe dach arki i zobaczył, że powierzchnia ziemi obeschła. Tutaj czytamy 14 werset. A w drugim miesiącu, 27 dnia tego miesiąca, ziemia całkowicie wyschła. Kiedy możemy to porównać z 11 wersetem 7 rozdziału.
widzimy, że cała ta podróż trwała 10 miesięcy, 10 dni. Chwała Bogu za to, wiecie, oni zaufali Bogu. Zaufali całkowicie Bogu. Czy zawiedli się na tym? Nie zawiedli się. I wiecie, dzisiaj ja i ty, kiedy zaufamy Jezusowi Chrystusowi, kiedy poddamy Mu się, choć w pewnych momentach wielu ludzi może powiedzieć: człowieku, co ty robisz? Człowieku, co ty robisz? Ty nawet steru nie możesz złapać w rękę. Nie mogę złapać steru w rękę, bo go nie ma. Bóg jest tym, który prowadzi. Bóg jest tym, który wyznaczył ścieżkę bardzo dokładnie w swoim Synu Jezusie Chrystusie. I każdy, kto będzie trwał w Jezusie Chrystusie, w naszej arce, w naszym miejscu schronienia, jest bezpieczny. Ale każdy, który opuści go, który nie będzie chciał skorzystać z tego, co Bóg dał swoim Synu Jezusie Chrystusie, zginie. Przyjdzie dzień sądu i nie ostoi się. Wiecie, jak ważnym jest dla mnie, dla ciebie właśnie bać się Boga w taki prawdziwy sposób. Bać się Go i należeć do Niego. Nie bać się w formie takiej, żebyś uciekał, żebym ja uciekał. Ale żebyśmy należąc do Niego wygrywali, żebyśmy mogli tęsknić właśnie na spotkanie z Nim. Niech Pan Jezus pomoże dla mnie, dla ciebie, bracie i siostro, w tym tak ważnym działaniu. Wiecie, mamy jedno życie, ja i ty, jedno życie. Nie możemy tego zmarnować. Nie możemy tego zmarnować. Wykorzystajmy to. Bóg powołał nas i możemy Mu zaufać. On się zatroszczy o to. On nigdy nie spowoduje, że twoje życie zostanie rozbite o cokolwiek, jakiekolwiek zagrożenie, ale jeżeli będziesz trwał w Jezusie Chrystusie, jeżeli będziesz w tym miejscu, nic ci się nie stanie, jesteś bezpiecznym. Jesteś bezpieczną. Ale w momencie, kiedy będziesz chciał po swojemu, kiedy wyjdziesz z tego miejsca, będziesz myślał: ja wiem lepiej. Ja wiem, jak złapać za ster. Ja wiem, jak tym pokierować. To nie uda ci się. Dlatego, bracie i siostro, tak ważnym jest to, żeby właśnie czerpać z naszego Pana, należeć do Niego, ufać Mu. On po to cię wprowadził w arkę. Po to cię wprowadził. Po to, żebyś został uratowany, uratowana. Nie próbuj się wydostać po swojemu, ale czekaj na to, aż Bóg doprowadzi do samego końca, należąc do Niego, kochając Go. Wiecie, chwała Bogu za to, że to jest taki przykład. Wiecie, wielu ludzi mogło się z Noego wtedy śmiać. Wielu ludzi mogło się śmiać. Wielu mądrych było. Myślę, że jeszcze wtedy nawet jeszcze mózgi ludzi były jeszcze bardziej mądre niż dzisiaj. Człowieku, co ty robisz? Co ty robisz? Czy on się zawiódł? I tak samo z tobą i ze mną, bracie i siostro. Nie zawiedziesz się, kiedy twoją ufnością będzie Jezus Chrystus. Kiedy należeć będziesz do Niego, nie będziesz próbował po swojemu. Nie zawiedziesz się. Ja i ty nie zawiedziemy się. Chwała Bogu za to. Chwała Bogu za to, że Bóg dał nam Jezusa Chrystusa. Mamy arkę i On zatroszczy się o to, aby ta arka dopłynęła do miejsca, które On wyznaczył. Bez żadnej szkody. Chwała Bogu za to. Amen.